Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusa niech was mieszka w całym swym bogactwie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Dziś Jezus daje wiele wskazań swoim uczniom i widzimy, że cała liturgia słowa jest ustawiona czy przyporządkowana pewnemu bogactwu, które Bóg chce wlać w miasto, w Jerozolimę, wlać w rodzinę, wlać we wspólnotę, wlać w Twoje serce. Tym bogactwem jest pokój. Coś, czego każdy z nas bardzo potrzebuje. I tych 72 jest wysłanych właśnie po to, żeby przynieść pokój. I te zapowiedzi starotestamentalna i to polecenie świętego Pawła, który rozumie, że z krzyża Chrystusowego płynie pokój i z tego orędzia o krzyżu płynie pokój, to wszystko jakby zbiega się w tym pierwszym momencie. Mianowicie
wysłania 72. I te wszystkie wskazania, i te owoce, i ta siła, ta władza właściwie, którą Jezus udzielił swoim uczniom, to wszystko skupia się w tym jednym miejscu. Mianowicie w wysłaniu 72. To jest bardzo ważny moment, któremu powinniśmy się przyjrzeć. A dlaczego? Dlatego, że Jezus wysyła nas, swoich uczniów, tam, gdzie sam przyjść zamierza. Czyli krótko mówiąc, Jezus zamierza przyjść do twojej rodziny i ciebie tam wyśle za chwilę. Jak skończy się msza, to błogosławieństwo i rozesłanie będzie takie: idźcie w pokoju Chrystusa. Idźcie z pokojem Chrystusa. Nieście ten pokój do swojego domu. Dlaczego? Ponieważ Jezus tam przyjść zamierza. Jezus cię tam wysyła, ponieważ On tam chce przyjść, ale najpierw ciebie tam pośle. To jest ważny moment. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zbiera wszystkie siły, żeby tego pokoju było jak najwięcej. Żeby tych wysłanych było jak największa liczba. Już nie tylko 12. On zbiera wszystkich, 72, jak najwięcej. Żeby oni poszli we wszystkie miejsca, dokąd On przyjść zamierza. Więc Jezus też chce przyjść do twojego domu. Co to oznacza? To znaczy, że rozumiem, że to jest swego rodzaju mobilizacja, którą ogłasza Jezus. Mobilizacja, ja chcę, żeby was, niosących pokój, było jak najwięcej. Po czym to możemy poznać? Że Jezus mówi, chcę, żeby było was jak najwięcej. Tym 72 każe się modlić, żeby ich było więcej. I ważna wskazówka. Jezus nie mówi tego do innych ludzi, do tych, którzy byli poza 72. Jezus mówi tym 72 posłanym. Wy się modlicie, żeby was było więcej. Czyli krótko mówiąc, ja muszę należeć do tych 72, żeby się modlić, żeby nas było więcej. Troszeczkę przestawiliśmy taką opcję w modlitwie. Modlimy się, żeby to inni coś zrobili. Módlmy się za misjonarzy, żeby oni coś zrobili. Módlmy się za siostry zakonne, żeby coś zrobili. Módlmy się za tych, żeby oni coś zrobili. A Jezus tak nie pozwala robić. Jezus mówi, ty masz to zrobić. Ty masz nieść dobrą nowinę. Ty masz nieść pokój. Jeżeli czujesz się powołanym, wezwanym, jesteś wśród 72, wtedy masz modlić się, żeby was było więcej. Was, nie ich. Nie za ich skuteczność się masz modlić. Ty się modlisz za swoją skuteczność i dlatego modlisz się do Pana żniwa, do Boga, żeby was, niosących pokój, było jak najwięcej. Żebyś to nie tylko był ty, ale też ktoś inny, drugi, z twojego domu, z twojej rodziny, do której przyjdziesz, do której będziesz niósł pokój. Ale to ty musisz należeć do 72. Lipiec i sierpień to w Polsce jest pora żniw. I dobrze działający rolnik musi się do żniw przygotować. Przegląda maszyny, patrzy, jak to zboże dojrzewa, ocenia, że najpierw będzie kosił jęczmień, potem dopiero pszenicę. On musi wiedzieć, on musi znać ilość tego areału do skoszenia, musi znać narzędzia, którymi się posłuży, musi to jakoś sobie rozłożyć w czasie. I dobrze przygotowany logistycznie rolnik będzie prawdopodobnie te żniwa dobrze i obficie przeżywał. I zbierze plon. Oczywiście jeszcze wiele zależy od pogody, ale ostatnio nie ma z tym za dużych problemów, ponieważ jest na tyle ciepło i na tyle gorąco, że rolnicy sobie radzą, mając też coraz lepszy sprzęt. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ Jezus porównuje to, co chce zrobić, właśnie do żniw. To nie jest tak, że ja przypadkowo coś skoszę. To nie jest tak, jak ja przypadkowo przyniosę pokój do domu.
Ja mam być przygotowany. Ja muszę zobaczyć, co najpierw zrobię, a co potem. Jak ten areał muszę ogarnąć. Jakie mam narzędzia, jakie mam możliwości. I kiedy patrzymy na to, co Jezus mówi, to jest pewna strategia. I gdyby popatrzeć tak na Kościół w Polsce, trzeba by troszkę krytycznie powiedzieć, że rolnicy bardzo dobrze się przygotowują do żniw, a katolicy czasami opieszale. Dlaczego? Dlatego, że trzeba by zapytać, czy każda parafia w Polsce wysyła 72 ewangelizatorów do tego, żeby ewangelizować w czasie lipca i sierpnia. Czy tak robi każda nasza parafia? Jeżeli nie, to my musimy jakby wrócić do strategii Jezusa. To my mamy należeć do tych 72, do tych, którzy niosą Ewangelię, do tych, którzy niosą pokój. My nie mamy mówić, a wakacje, to tam lipiec, sierpień, to nic się tu nie dzieje w kościele, to wszyscy na wakacje jadą, nie ma tu co robić. A Jezus pokazuje, nie, to jest czas żniwa. Czas zbierania owoców, twojego przygotowania. Albo jesteś przygotowany, albo nie. Albo myślisz o sobie jako ten rolnik, żniwiarz, który przychodzi, aby zebrać plon. Albo przejdziesz i nic się nie stanie. Żaden kłos, żaden snopek, żadne ziarna nie trafią do ciebie. Czyli nie zbierzesz żadnego plonu. Dlaczego? Bo nie jesteś przygotowany. Bo nie należysz do 72. Nie czujesz, że jesteś przez Jezusa powołany do tego grona. Tego, który ma nieść pokój i nieść dobrą nowinę. Dzisiaj od Jezusa musimy się tego nauczyć. Pewnego sposobu myślenia, że jeżeli ja chcę, żeby pokój trafiał do mojej rodziny, ja też muszę się uczyć tego. Należeć do tych 72. Ja też muszę się uczyć, jak mówić do innych o ważnych sprawach, o Bogu, o pokoju, o tym, żeby budować, a nie niszczyć, o tym, żeby żyć Ewangelią, czytać ją, poznawać ją, a nie lekceważyć. To jest nasza strategia, której uczy nas dzisiaj Jezus. My chcemy wszyscy mieć pokój, my chcemy wszyscy zwyciężać nad złem, ale Jezus dzisiaj nas uczy strategii. Uczy Kościół, jak ma myśleć nas samych. Ja najpierw jestem posłany. Najpierw muszę rozumieć, że jestem uczniem, a potem się modlę, żeby tych uczniów, nas, było jak najwięcej. Ja najpierw chcę powiedzieć coś innym o Jezusie, a potem się mam modlić, żeby inni też chcieli ze mną to robić. Więc pierwsza sprawa to jest pozwolić się Jezusowi zaprosić do tych 72. Ja nie mam myśleć, to inni mają robić. To nie jest moja sprawa, to jest ich. A ja się tam za nich pomodlę albo nie pomodlę. Jezus wyraźnie pokazuje, czego od nas chce. Jezus chce przynależności do tych 72. Jezus chce naszej gotowości do tego, żeby to robić. Jezus chce, żeby przez nasze ręce, przez nasze usta, przez nasze działanie, pokój był wlewany w nasze rodziny, parafie, w diecezję, w miasta. I dlatego prorok powie, ciesz się. Ciesz się. Do tego miasta, które ma takich ludzi, którzy wracają do domu, niosąc pokój. To miasto jest błogosławione. W tym mieście jest coraz więcej pokoju. Cieszcie się, bo chcę wlać pokój jak rzekę. Tak mówi słowo dzisiaj do nas. Więc pozwól, żeby być cząstką tej rzeki. Żeby być cząstką niosącą pokój. Więc najpierw pozwól Jezusowi, żeby ciebie zaprosił i ty daj się zaprosić do tego. Potem pomódl się, żeby Pan żniwa, Bóg, dał ci wyposażenie, dał ci mądrość, dał ci umiejętność, dał ci tyle pokory, ale też tyle odwagi. Módl się o to, przygotowuj się do tego, żeby żniwo było dobrze przeżyte, bo jest wielkie. Czy twoja rodzina nie jest wielkim żniwem? Jest. Czy twoje miejsce pracy, odpoczynku nie jest wielkim żniwem? Jest. I dzisiaj Jezus mówi, pozwól się zaprosić i módl się, żeby was było więcej.
Amen.